Hej, witam was w kolejnym odcinku ciekawych minigier. Tak, znowu flaszówka. Jestem leniwy i nie chcę mi się instalować gier, ale przyznaję, że Boxhead jest taką serią gier, którą pamiętam z dzieciństwa. Ma trochę części, no tu akurat trzy są, a ja gram w Boxhead Mod Rooms, dlatego że jakoś tak najbardziej zapamiętałem tę grę. I na czym ona polega? Jest to oczywiście, jak zresztą możecie zauważyć, taka typowo survivalowa gra, podobna trochę do Crimson Lens, podobna trochę do Alien Shooter. I naszym zadaniem jest tutaj eliminacja przeciwników tak długo, jak długo będziemy mogli przeżyć. Poziom trudności, myślę, że zaawansowany jest ok. I typ rundy, myślę, że Boxy będzie dobry. Bo to oczywiście jest zależne, znaczy wszystko tutaj zmierza ku temu, żeby ci przeciwnicy wyłazili z konkretnych lokacji, żeby były konkretne ściany i tak dalej, i tak dalej. I w całej grze mamy dwa typy przeciwników. Jednym z nich jest zombie, które tempo idzie w naszym kierunku. Drugim z nich jest taki szatan, który po prostu jedyne co robi, znaczy też zmierza w naszym kierunku, ale do tego jeszcze potrafi strzelać. I teraz tak, mamy, znaczy to nie jest tak, że pierwsze dotknięcie i giniemy, ponieważ mamy tutaj trochę tych, no trochę tego życia mamy. Ale ogólnie kwestia jest taka, że też nie ma go jakoś super dużo. I rzecz jasna, te eksplozje też nas mogą zabić. I tak jakby, znaczy cała gra się ten tutaj na takie fazy jakby dzieli. Ponieważ no cały czas tych przeciwników przybywa, przybywa, są coraz trudniejsi i tak dalej, i tak dalej. Mamy chyba maksymalnie 8 broni, z tego co pamiętam. To znaczy, nie tylko broni możemy tutaj używać. Jak widzicie, mamy granaty. Mam też beczki. No kurde, co ja zrobiłem? Lama. Dobra, to było złe. Jeszcze raz zagramy. To nie o to biegało. Znaczy, kwestia jest taka, że oczywiście beczki też możemy kłaść. I to jest bardzo przydatna rzecz. Natomiast te demony nam zostawiają jeszcze amunicję. Dobra, szatanie. Wydupczaj stąd. Tylko ja bym wolał mieć. Co bym wolał mieć? Strzelbę jakąś. Jakąś fajną strzelbę. Jeszcze możemy dawać ściany tworzyć, co nam też pomaga oczywiście. Znaczy, może nam pomóc, ale może nam też przeszkodzić. Nie wiem, czy mi się energia regeneruje. Chyba tak. Regeneruje mi się energia. Dobra. Te demony są w sumie najgorsze. O właśnie, jednego zabiłem. Są trzy ogólnie, z tego co widzę. Znaczy, były trzy. Bo demony w ogóle wychodzą z innego tego. Z innych drzwi. No gincie! Nie ma! Nie ma chleba. Uzi podniosłem. Spoko. Może być i Uzi. Czemu nie? Został jeden demon. Co teraz? Mamy granaty. No, granaty też się przydadzą. Aczkolwiek granatów bardziej używam w tym. Są większe grupki, tutaj zwykłe Uzi też sobie poradzi. Szkoda, że nie mam shotguna, to by się przydało. Pistolet, Uzi. No nie mam shotguna, no niestety. Gin, diabolo. Tutaj już sobie poradzimy z nimi. Nie wiem, czy to są, czy to jest więcej przeciwników, ale chyba nie. Znaczy, chyba były jeszcze zielone diabły, ale się nie mylę, ale nie jestem pewien. Level 11. Już 11? Znaczy, to jest druga fala, tak? Tych potworów. Dobra, szatanie. Nie będziesz mi się tutaj panoszyć. No, trzeba przyznać, że są dosyć silni. W sumie to nimi się powinienem na samym początku zajmować, no ale nie zawsze da radę. Jak widzicie, chmary nieumarłych tutaj cały.
blokują przejście. O Jezu, więcej was tu jest. Panie, proszę przestać tworzyć te kule, bo mi się to nie podoba. A, no tak. Mamy też takie ścianki, z tym, że one nie są oczywiście niezniszczalne. To by było zresztą głupie, gdyby były niezniszczalne, dlatego że moglibyśmy się z łatwością zablokować i nie móc w ogóle wyjść. Wiadomo, że trzeba je kłaść w taki sposób, żeby ci przeciwnicy też mogli wchodzić, tak? Ale żeby im było trudniej. Czemu nie dostałem shotguna? O, jest shotgun. Wreszcie, chyba. Tak? Gdzie jest shotgun? Shotgun! Shotgun. Teraz mam zwykły pistolet, co nie bardzo mi się podoba. A, macie granata. Ła! No ty! No, udało się. O, teraz w końcu jest shotgun. Broń, która dużo załatwia. Dużo wyjaśnia. Giń, Mefistotelesie, synu Lucyfera, Behemocie, Beliarze, Bafamecie, ty kurde, popaprańcu, ty... Okej, okay. Shotgun jak na razie najlepsza broń. Bo zazwyczaj z shotgunami jest tak, że jest długi czas przeładowywania. W tej grze można bardzo fajnie wykorzystać shotguna. No i proszę bardzo, ta faza już się skończyła. No i level combo mi spada. Jak widzicie to u góry. Niestety też mi spada ten. Liczba amunicji w shotgunie. Co też mi się nie za bardzo podoba, ale cóż. Claymore. Co to jest? Teraz zobaczymy. Wiem, że jest jeszcze wyrzutnia rakiet. A, to są bomby. Znaczy, miny takie jakby. Tylko, że one nie polegają tak jak ten miny, że tylko jak na nie wejdziemy, to one wybuchną. Tylko one są ustawione czasowo. To są ci bezrobotni, którzy idą po zasiłek. Mam ja jakiś... bazukę, czy... A jest! Wyrzutnia rakiet. I sudu! Ej, no! I on jeszcze żyje, kurde. Znaczy, to niby ich zabija dosyć szybko, ale wolę już tym ich zabijać, szczerze mówiąc. Panie! Znaczy, panowie! Panowie, nie ma pracy, kurde, zasiłków też nie ma. Czy są jeszcze jakieś bronie? Znaczy nie, w sumie wyrzutnia rakiet jest ósmą bronią, czyli ostatnią. A pamiętam, że właśnie w tej wersji The Rooms tyle było. Tych broni. Więc raczej nie widzę, żeby było więcej. Nie sądzę, aby było więcej. I myk. No, mamy mury. Może weźmy mury właśnie, tak. No panie szatan... panie sz... O, kurde, co ja zrobiłem? Tak nie miało być! Tak nie miało być! To był głupi błąd z mojej strony. No ale w sumie co na to poradzę? Tak widocznie musiało być. Weźmy sobie jeszcze... Weźmy sobie do najwyższy poziom trudności, na przykład... Nightmare, o, będzie... Na pewno daleko zajdziemy. O, mam taki mały, fajny pistolecik. O, jak fajnie. Shotgun! Jezus Maria! Nie, że są szybsi, to pewnie... O, a nie.
A, no tak. Zabierają mi więcej energii. No to żebym se pograł na tym trybie. Ja pierniczę. Kurde. Jeszcze raz, może źle to po prostu. Źle to może rozplanowałem. Okej, jest was całkiem dużo. Że jest was całkiem dużo, to jest za mało powiedziane. Tu jest jeszcze dobre to, że. A nie, kurde, szatany też są. Myślałem, że z boku nie ma przejścia. Ale jest. Panie, idź pan. Co my tu mamy? Granaty. Ach, granaty powiedziałem, cholera jasna. No tak. No. No to mnie zabiliście. I co teraz ze mną zrobicie? Okej. Ja myślę. Albo nie, może nie. Ja jeszcze tutaj może. Nie, dobra. Nie będziemy już dalej grali. Myślę, że pokazałem wam trochę. Oj. Oczywiście. Oczywiście musi być tutaj w złym tym. Musi mi to oczywiście wyjść poza ekran. Myślę, że pokazałem wam tutaj tę grę, przypomniałem wam ją, bo myślę, że też dużo osób w nią grało. Natomiast póki co się z wami żegnam, no i oczywiście do następnego.